Witam, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Mountain Blade Warband z modyfikacją Nowa Ojczyzna. No i cóż, powiem wam, że zdarzył się mały incydencik, ponieważ nagrywałem sobie kolejny odcinek naszego Zagrajmy w... i wyruszyliśmy na wojnę z Saranidami. I tam na tej wojnie z Saranidami spotkałem tylko pewnego króla, takiego pewnego króla Rodoków. I dowiedziałem się, że przez to, że wtedy spanikowałem, że tak powiem, źle kliknąłem, żeby uciec z tamtej walki. Pamiętacie, że zapomniałem temu typowi, uciekłem z walki, straciłem honor itp. itd. Okazało się, że ta strata honoru i strata pieniędzy nie jest jedynym minusem. Okazało się, że jeszcze mało tego, moja znajomość z królem Rodoków spadła do minus 10. Czego raczej nie chciałem zaakceptować, a więc wczytałem sobie dużo wcześniejszą grę. No taką ze 40 dni wcześniej. Powiedzmy, że adekwatna kara za moją głupotę i przylazłem wszystko to jeszcze raz poza wizją. Tym razem z ciut innym wynikiem, aniżeli wcześniej, ale mi się wydaje, że to lepsze niż od nowa nabijanie sobie reputacji u króla przez głupi błąd. Zwłaszcza, że przy minus 10 to raczej szansa, że jakiekolwiek lenno otrzymam jest zerowa. No dobra, nie znam też od nowa, co się pozmieniało przez to w zapisie, ale tak niewiele takich ciekawostek. Głównie zmieniło się to, że spotkałem Jeremusa, z tym, że zrobiłem mały błąd i go nie wziął. Po prostu miałem pełną armię, że tak powiem, no i nie chciał do mnie dołączyć, jak potem jeszcze raz wlazłem. To był taki mały szkopułek. Ale na szczęście jakoś się z tym poradziłem, bo aktualnie u mnie leczy ta... jak wam się nazywa, no? Jak się nazywasz? Jamira. Jamira mnie aktualnie leczy i jest gites. Też ciut więcej polowałem na tych, na bandytów, zamiast się bawić jakieś tam szukanie czegoś. Też zdobyłem zbroję zjednoczenia po raz drugi. I to właściwie chyba tyle. Z takich istotnych zmian. Czy coś jeszcze takiego istotnego było, co nie było w tamtym zapisie? Raczej nie. Co mnie smuci, gdzieś czytałem, że są jakieś nowe NPC w tej najnowszej wersji. Ale jakoś ni cholercia żadnego nowego spotkać nie mogę. Znaczy, no spotkałem niby Gundowalda i Vanię, ale z jakichś tych innych nowych to nie mogę spotkać nikogo, bo nawet nie wiem, czy oni istnieją, koniec końców, jak tutaj nigdzie nie widzę. Może coś źle się doczytałem po prostu i tyle. Jednakowoż póki co, że tak zapowiem, cięcie, ponieważ nie ma tutaj aktualnie co robić, z tym, że... nawet w tej wersji zapisu powstała nasza wojna z Saranidami tutaj. I ja utraciłem przez swoje lenno, co nie jest zbyt fajne. W tamtej wersji zapisu tego lena nie straciłem, a tutaj straciłem je praktycznie jeszcze dwa dni wcześniej, niż wtedy się wojna powiedziała, bo wojna ogólnie została wypowiedziana wcześniej w tej wersji zapisu. I mało tego, jeszcze jest taki problem, że Swadia się nas chyba szykuje, ponieważ doszło do incydentu granicznego, tam Swadia coś tam naruszyła nasze włości, itp. itd. Jednakowoż tak mi się wydaje, że póki co... Może jeszcze zanim cięcie, to powiem, że... Pożyłem za waszą radą i zrobiłem sobie troszkę misterów perswazji. Mister perswazja. No i powiem tak, sprawdzają się nieźle, ale już czterech mi umarło, podczas gdy przywódców umarło mi chyba z... nie wiem, właściwie nie wiem, w tej bitwie to teraz było umarło. Pewnie kilku. Ale ogólnie, no, przywódców mi umarło w tych wcześniejszych bitwach z trzech, a tych misterów perswazji czterech, bo im przez ten brak tarcz, przez ten swój brak tarcz, no jak oberwą strzałą, to praktycznie... Tyle widzieli takiego mistera perswazji, niestety. Ło, 6,6 speeda. Dziękujemy bardzo. Schował się drain do zamku, niestety. Naprawdę mnie denerwują ci mistera perswazji przez ten swój brak tarczy. Niby są mocni, oni są dużo mocniejsi od tych od przywódców. Widziałem, że powalili na strzała mrocznego łowcę, gdzie, że tak powiem, nasi przywódcy potrzebują strzałów około dwóch. Ale brak tarcz boli, zwłaszcza właśnie w starciach z tymi owcami. Jak raz się ścierałem z 70 paroma owcami, no to powiem tak, straciłem właśnie tych 3-4 mistrzów, a przywódców wpadł z dwóch. Gdzie przywódcy są zdecydowanie słabsi od misterów, no tak, nie wiem, jakieś 30%, 20%, coś takiego. O, kolejna bitka widzę jest. Może gdybyśmy się dołączyli na czas, to bylibyśmy w stanie ocalić księcia Reichshina. Zaatakujemy wroga, razem z nim po swojej... Zaatakuj wroga! Wrogowie będą pełzać pod naszymi stopami, jakich już zmieciamy z powierzchni ziemi! Walczymy z Saranidami, to może być ciężkie mimo wszystko. Saranidzi mi babę Meluków, taką dobrą konnicę. Nie patrzyłem też na dokładny skład wrogich wojsk, przez co nie mam rozznania w tym, jakich wojsk oni używają.
może być całkiem problematyczne. Też ktoś mi powiedział, że powinien móc rekrutować tych Lokich całych, a więc wkrótce się tam wybiorę znowu do tego, do tej całej wioski właśnie wikingów Loki i zobaczymy, jak dokładnie to wygląda. Co mnie bijesz, gościu? O kurczę! Otrzymałem aż 22 punkty obrażeń, muszę uważać. Mimo tego, że mam zbroję zjednoczenia wcale jakiś taki super wytrzymały, to ja nie jestem. Jak widzimy, powoli warga się zaczyna. Moje wojska powinny się jednakowo przemieścić bardziej tutaj. Byłbym wdzięczny, gdy tutaj podeszły. Ponieważ z tamtej strony to nic nie działają za bardzo, a tutaj będą bardzo pomocne. Atakując z tego klifu, gdy rozpocznie się już taka prawdziwa walka, będziemy w stanie sporo zdziałać. To właśnie mi się potęga Rodoków z tymi swoimi strzałami, z tym, że niestety jakoś nie trafiają za bardzo. Niby to Rodocy, niby strzelają z tych swoich kusza, jeszcze nikt nie zginął, no. Moja kawaleria się pośpieszyła, byłbym wdzięczny. Bo tam ci nawet koni nie mają z jakiegoś powodu. Dobra, do ataku, panowie. Wjeżdżamy pomóc Rodokom. To Rodocy sobie całkiem nieźle radzą z tymi, z konnymi, ponieważ mają, mają włócznie. Ale nie jakoś zabójcze, chociaż jak widzicie, no dają radę, chociaż no, są bici, ale dają radę, o tak. W otwartym starciu, jeżeli już szarża się skończy tych memeluków i tym podobnych, to, że tak powiem, Rodocy mają z buta, ponieważ wbijają się tymi swoimi szpikulcami w ich konie i te cesara nie mają naprawdę małe szanse. Zwłaszcza, że chyba też Rodocy jako sierżanci walczą zdecydowanie lepiej wręcz od tych, saranidów. Czyli mają i przewagę z tego, że biją z dystansu i taką przewagę, że jak się już wbiją ci Rodocy, ci saranidzi, to Rodocy mają ogólnie lepiej, ponieważ są silniejsi w walce wręcz. A przynajmniej tak było chyba w podstawowym Mountain Blade. Nie jestem pewien, czy jest to tak samo w Nowej Ojczyźnie. Ale tak było, rzecz. No bo Rodocy mają tych swoich sierżantów i to tak tnie strasznie. Są mocne jednostki. Ja pamiętam, że oni byli w stanie na murach zamku walczyć na równi z moimi ciężko zbrojnymi Swadianami. A ciężko zbrojny ten Swadianin, czy tak powiem. No, ten taki najcięższy rycerz, ta najsilniejsza jednostka jazdy, ma równowartość, jeżeli chodzi o koszta trzech sierżantów. A dwóch sierżantów mi się wydaje, że pokonałoby spokojnie jednego. To jest, no, trzech można za to kupić, no więc, Tak powiem, w cenie 100 ciężkich swadiańskich można mieć 300 sierżantów rodockich praktycznie. Tam trochę mniej, tak, no, tak z 270. Ale i tak, no, to jest nieporównywalna ilość, a jakość, szczerze powiedziawszy, nie jest wszystko różna. Z tym, że oczywiście ciężka swadia to jest konnica i na otwartym polu będzie miała drobną przewagę. Drobną, wielką przewagę. Ale i tak, no, Przez to, że się części są tańsi, będą stosowanie też dobrzy. Jednakowoż, dobrze, a nie dobrzy. Właśnie dobrzy czy dobrzy? To jest interesujące. I poza tym tak jeszcze długo będę tak obrywał, bo jakoś tak mi się już to nuży po prostu. A, dobra. O, zero obrażeń, fajnie. I wycofali się ode mnie, jest nieźle. Jak tam moje szeregi? Czterech tylko zginęło, jest dobrze. I masa wrogów pada od moich na szczęście, a nie odwrotnie. Ej no, co za ataki od tyłu? Muszę cały czas z blokiem chodzić, bo jeszcze mnie zabiją. No znowu! Już kutwa mać. Co oni do mnie mają? Tylko mi w pery wjeżdżają cały czas zboczeńce jedna, no. Zboczeńce chodzą mi od tyłu. Gdybym jeszcze grał jakąś urodziwą dziewoją, to ja rozumiem, ale idźcie. Plecobie jedne, no. Asasyni się znaleźli. Ale ogólnie, jak widzicie, walka, no, jakoś tak sobie po prostu nie radzą ci saranici. Biegają w kółko, strzelają z tych łuków, ale tak, no, jakoś ściśle im to kiepawo wychodzi. Tak właśnie kończy armia złożona w większości z łuczników otoczona przez armię ciężkiej konnicy w większości. Czy w większości ciężkiej konnicy? No praktycznie to jest cała ciężka konnica. Albo ciężka konnica, ale już bez koniów. Ciężka konnica bez konia, to dalej konnica może być? Nie mam pojęcia. A te chyba w ogóle Rodocy stoją, mi się tak wydaje, po wyglądzie. Strzelają z daleka cały czas, a chyba też nie jakoś takie kiepawo wychodzi. Jakiś ten ich ostrzał nie jest zbyt skuteczny, muszę przyznać. Jakiś ten ostrzał w tej grze nie jest jakiś szczególnie skuteczny. No poza obroną murów, bo tam nieraz mi się udało samemu z łuku wystrzelać przed 100 wrogich żołnierzy. Nawet więcej, jak zbierałem strzały. No i udało nam się tutaj zwyciężyć pierwszą rundę, czyli runda druga jest, ponieważ wrogie siły były zbyt wielkie jak na jedną rundę.
Ciągle myślę o tym modzie na zwiększenie ilości jednostek do 300, ale wtedy musiałbym zamkach zmniejszać do 50. Przez co musiałbym grę ciągle restartować, a nowa ojczyzna się też niedługo włącza. A czyli za pierwszym razem. Za drugim razem jak ją włączę, to się włącza około... Włącza? Nie mam pojęcia. No w ogóle uruchamia się całkiem długo za pierwszym razem, bo nie wiem, nawet potrafi z 30 sekund. Natomiast za drugim razem spokojnie się potrafi uruchomić już w sekund. 3? 4? Ale jednak dalej jest dość sporo. Dalej jest dość sporo, tak co bitwę zmieniać to byłoby denerwujące raczej. Wchodzić z gry, zmieniać, no włączać, meh. Walić to. Się trzeba włączać, a nie włączać. Właśnie mi tak dziwnie brzmi włączać. To jest wyłączać, to i włączać. Mamy się wyłączać. Nie będziemy włączać, dobra, walić to! To nie jest seria Zagrajmy słownik języka polskiego. Też taka seria by się przydała wielu osobom, które komentują na YouTubie. Naprawdę wielu. Zwłaszcza mi. Twoja pomoc była nieoceniona, nazywał się książę Reichin, tak. Pomogliśmy mu, hura. Masz odejść wolno, dzięki dostanę honor. Honor i chwała. Ale to na, za kaskę sobie weźmiemy twoich kolegów. O kurczę, ja już te sumy pieniędzy widzę, no. Ciekawe jak tam w ogóle z moim bankiem aktualnie jest. W zasadzie patrzyłem, było całkiem sporo. Niech sobie pobiorą co chcą, my weźmiemy to co gorsze jest. Buciki, to pewnie ta Jamira je oddała. Jamira. Zabieramy co nasze oczywiście, no z pola walki weźmiemy masę fajnych rzeczy. Już tutaj kolaniki postegregowałem za pomocą opcji właśnie tej, tego zdania na polu. Pozostałe rzeczy na polu. Tej co jest w obozie. No i masa doświadczenia mało tego. Chociaż jakoś tak dużo awansów tutaj szczerze powiedziawszy nie widzę. O, jeszcze kilku chęgieckich mi dalej żyje w ogóle. Tylko chęgieccy mi żyją, bo reszta mi już poginęła tych wszystkich przybocznych. Ale jak mi napisaliście, to tego nie mam zwiększonego tego limitu od przybocznych, ponieważ to muszą być koniecznie przyboczni z mojej frakcji. A tak właściwie, tak jak założę swoją własną frakcję, to jakich przybocznych będę potrzebował? A czyli tam wiem, że jest chyba wybór, możliwość wyboru kultury swojego państwa, to pewnie wtedy będę mógł, ale póki nie wybiorę tej kultury, to którzy będą mi zwiększać? Żadni czy jak? Nie mam pojęcia. Wtedy chyba żadni nie będą działać, w ogóle żywność by mi się przydała. Nie mogę pojechać po nią do sarajeckiego miasta, które jest najbliżej, ponieważ mam z nimi wojnę. I wkurza mnie to, że moje Lenno straciłem. Postać. Nie postać to było. Gdzie to było? Nie pamiętam. Ale ogólnie mojego Lenna już nie mam. No bo zajęli mnie, skurczwy syny. Może się sporo pozmieniało w grze, ponieważ teraz ogólnie cały ten czas, przez te wszystkie dni, które zrobiłem, chodziłem za bandytami, cały czas ich sprzedawałem itp. itd. A mało zajmowałem się czym innym. Tylko na koniec jeszcze zrobiłem ten poszukiwania zbroi zjednoczenia. Ale 109 więźniów, wow. Znaczy, że mi morale zaraz spadną, bo nie mam żywności. Przydałoby się podjechać tutaj, zrobić dożynki. Moja popularność rośnie. Fajnie, pakt obronny wygasł, niedobrze. Mi się wydaje właśnie, że niedługo wojna z Fadio może być. To będzie nieprzyjemne naprawdę, nagle są dwa fronty. Ale przynajmniej będzie jakaś impreza, że tak powiem, bo wcześniej się nic ciekawego nie działo. Do tawerny chciałbym wejść, zobaczyć co i jak w tawernie. Może jakieś nowe NPC, jak nie to zrobię ciężej, spotkamy się jak coś ciekawszego się stanie niż aktualnie się dzieje. Podróżnik Gustaw, no niestety nie. Nawet nie ma biednego handlarza niewolnikami, żebym stu kasy nie musiał płacić. No, cóż za chamstwo. Jeszcze się tak przypomniało, że ktoś z was napisał mi, że podobno nie można ogłuszyć tych, jak oni się nazywają, łowców. Chodzi mi oczywiście o łowców mrocznych. Ale jakimś cudem ja ich ogłuszam. Przecież, że nie można, jakimś cudem mi się udaje. Nie wiem, to jest możliwe. No, ale tym lepiej dla mnie, no bo niko więzienia są całkiem sporo warci. W ogóle, czemu tej kuszy nikt nie wziął? Zajebista kusza to jest. Czemu może ten mój NPC jej nie wziął? Nie mam pojęcia, muszę przyznać. Może nie dałem opcji, że brali. No dobra, już mogę sobie sprzedawać. Jeszcze chciałem wspomnieć o czymś, ale nie zapomniałem o czym. Jestem zajebisty. Miałem o czymś wspomnieć i zapomniałem o czym. O czym nie miałem to wspomnieć? Nie pamiętam. A więc cięcie. Już mi się zdążyło przypomnieć. Nie wiem, czy to było na wizji, czy nie. Ale, no, że tak powiem. Chyba wcześniej Wieluka była Rodocka. If you know what I mean. Niestety chyba w międzyczasie utraciliśmy tą Welukę. Smutno. Mi się wydaje, że Weluka była Rodocka wcześniej. Bo co miasta Rodockie, właśnie pewnie Weluka była Rodocka. Teraz już nie jest. O, w ogóle to jest ciekawsza informacja. Uff.
No, no, Sfadia straciła swoje chyba najcenniejsze miasto, Preyven, to należało do króla. O, moje rozliczenie. Nie jest takie złe. W ogóle za więźniów sporą sumę zdobyłem. Tak, widzę, że to się sporo pozmieniało, jakie niepotrzebna mapę. O, w dupę, jeszcze nawet Kudan? O Jezus, się dzieje. Kudan przejęli ci, no, Kęgieci? O Boże. Tutaj my tracimy na widzę, że zmieniają się powoli granice państw. Nordowie się rozszerzyli dość ładnie. O, jeszcze Kuraw zajęli, o kurcze. Widzę, że królestwo tych Waegeirów upada, bo patrzcie. Tutaj się Nordowie rozszerzyli i na Swadię, i na Waegeirów. Tutaj Polmar na razie nic nie robi, ale no Khanat Kęgiecki się rozrasta. Już Kudan zajęli. Jak dalej pójdzie, to jeszcze pewnie niedługo upadnie Rejwadin, ponieważ no on jest takie jakby oddzielone od reszty państwa. I też Riwaczek może mieć problemy, zwłaszcza jak jeszcze Polmar się wtrąci do walki. Polmar, czyli Królestwo Polmarskie. Ojoj, wojna z Fadią byłaby dla nas niekorzystna, ponieważ jest szansa, żeśmy stracili właśnie Jelekała. No, no, widzę, że mamy problemy. Aktualnie najsilniejsi chyba są Nordowie, jak mnie spojrzeć. Mają ja pierdzielę aż 6 miast. Gdzie nikt poza nimi nie ma na takiej ilości, no. 5 ma Sfadia, Kęgieci mają 4, chyba mają 5, bo to jeszcze gdzieś po 5 jest. No i Karno ma tylko 5. Czyli Nordowie najsilniejsi tyle w temacie. Sytuacja się dla nas źle prezentuje. Bardzo źle. No to w ogóle coś Król Grawet pisał chyba. Znów podróż, informacje. Nie. Wydawało mi się tylko chyba. Nie mam pojęcia. Nie, coś tam pisało, a nie czytałem co za bardzo. Dobra, jednakowoż teraz ciędzie spotkamy się, jak będzie się działo coś ciekawego. Ach, chodziło o ucztę pewnie, bo zauważyłem, że mogę dołączyć do uczty. O, zaczynam to być ciekawe. Jest jakaś lady. O niskim poziomie urody. Lady Aliena! Jakaś rodzina Aliena? Książę Etrosku. Może dam jakiegoś questa? Nie dam ci Jamirni, cholera, to jest mój medyk aktualnie. Jamirna stała się całkiem niezłym medykiem. Masz tam jakieś questy? Okej, jak sobie chcesz. Dla mnie nie ma żadnego problemu. Może jakieś nowe opcje dialogowe są w tej wersji? Chciałem cię coś zapytać. O, nieważne. No właśnie nie mamy żadnego Lenna i to jest mały problem. Wzmocnij garnizon? Zamiast garnizonu nie mamy. O, mogę ich zabrać? Nie, nie mogę, szkoda. Garnizon mamy dość słaby, widzę. Chociaż mamy niby sporo weterańskich wędrownów kuszników, ale nie mamy w ogóle strzelców. Mamy tylko sierżantów. Bo też tych sierżantów osłabili, bo jakieś tak małe żółty tylko nie wymają. Bo dlatego, że stoją w mieście. Nie mam pojęcia. Może dam im mimo, że tego przybocznego. Zobaczmy, mnie kosztuje 42, a tutaj kosztuje też 42. I tak ci mi przyboczni nie są potrzebni, ponieważ są od Kęgietów, a niech sobie ich wezmą w takim bądź razie. A ja sobie wezmę właśnie Rodockich. I zwiększył mi się limit armii? Chyba tak. Trzeba byłoby sprawdzić jeszcze w jakimś innym mieście. Chyba tak. Jednakowoż póki co mi się wydaje, że cięcie, ponieważ no bo nie będę miał co robić za bardzo w tym momencie. No, no, widzę, doszło do takiej ciekawej sytuacji. Nasz kolejny zamek upada. A ja sam nie będę w stanie zupełnie nic z tym zrobić. To jest ponad... Boże, to jest ich 1000 grubo ponad. Niech cholera, no nie wiem, że 1000 może ten ich nie ma. Przecież nie jest 1000 chyba. 1000 iluś chyba. 1100 chyba. Coś takiego. Sam tutaj nie będę w stanie nic zrobić niestety. Nie wiem, czekać na jakiś rozbieg wydarzeń. O, o, właśnie. Na taki rozbieg wydarzeń. Do boju! Do boju, panowie! Do boju! Też wam pomogę! Dołącz do bitwy! Oczywiście, że wspomogę moich braci w walce! Nie wiem, jakim cudem przeszliśmy przez to oblężenie, dostaliśmy się do zamku, ale to szczegół. I czemu mój wieża stoi aż tak daleko, też nie wiem. Mam jakoś podjechać ma, czy co? Chyba się porusza, chociaż nie jestem pewny nawet. Ze z łuku postrzelamy. Ach, porusza się powolutku, da? Tak, powoli jedzie. Będą musieli się wytrzymać naszym ostrzałem. Gorzej, że nasz ostrzał nie jest zbyt cenny. I co? To ma być wielka rodocka armia kuszników, tak? Kuźwa? A jednego nie zabili.
Wiem, że tam mają tarcze, przez co wszystko wchłaniają sobie jak se chcą. Ale kurwa, nawet jak miał strzał ma dawać sensu. Nie ma sensu po prostu. Po prostu to nie ma ni cholera sensu. Poczekamy sobie, patrzymy się jak sobie strzelają. Tą wieżę może jakoś wejdziemy, będzie lepszy widok na pole walki. Czy moi ludzie są w tej walce? Tak, trzech moich ludzi jest w tej walce. O kurde! Trzech ludzi! Nie ma sensu, naprawdę. Po prostu się przyglądajmy temu wszystkiemu. Jakieś tam, jakieś z tyłu są bez tych, ale ciężko będzie w nich trafić natomiast. Jeszcze wyżej. O, jeszcze wyżej. Pom. Jeszcze wyżej! Pierwszego zabili! Drugiego! Nie wierzę! Bo ja trafiłem! Co się dzieje? Tamci mordują, ja trafiam. Weź strzało! Jeszcze za nisko. A za wysoko. O! Trafiłem! I to jeszcze w głowę! Nie mogę w mojego skina, kuźma. Te trafienia. Nie ma co. Taki rozrzut jeszcze trafić w głowę. Musiał mu równo na głowę spaść. Oh yeah. Znowu trafiłem. Yeah. A ci już powoli podjeżdżają. Wywrę doch, ja wam dam. A ten tarcz nie ma, bo jego właśnie zabić teraz. Bo się trzyma tak w głupim miejscu, a nie ma tarczy, drań. Ale ja mu tak mało robię, że to jest masakra, chyba lepszego łuku potrzebuje. Nie wiem, czy lepszego łuku, czy lepszego skilla w łuku, pewnie i tego, i tego, i to by się przydało. Bo z tej mojej maczugi na strzała zabijam, a z tego łuku to kurczę, to ja łaskoczę ich, 4 obrażeń. Masakra. A nasza pierwsza bitwa o zamek w tej serii! Panie i panowie. Panie i panowie. No, wreszcie coś trafiają ci rodocy. Tylko gorzej, że przez co strzelali tyle razy wcześniej, tym się bełty zaraz pokończą. Mogę mi kurczę zakazać strzelać, to było nie głupie, bo wcześniej w ogóle tak nie zabijali nikogo. Gdybym powiedział, nie strzelajcie, dranie. Bo oni mają limitowane bełty, tak samo jak ja mam strzały. Chociaż nie jestem pewien, czy właśnie jednostki komputerowe mają limitowane. Możliwe, że i nie. Jest całych trzech moich ludzi w tej walce. 73 sojuszników. Jeszcze nie podjechali? O Boże, to w ogóle drabina tutaj jest! Tu jest drabina! Fuck yeah! Czemu tą drabiną nie chcieli wejść najpierw? Pewnie tego, że poginęliby w większości przez to. No dawać kusznicy, wierzymy w was! No, drugi oddawać, to jest drugi! To jest potęga kusznictwa! Ja wiem, to się ogólnie chyba jak tylko mury by zdobyli, rozstawiły na dole. Nie faktycznie władam jednostkami, więc mogę tego dokonać, a na razie się brońmy tutaj. Jakby coś się działo gorzej, zejdziemy na dół, rozstawimy na pierwszej linii sierżantów, a na drugiej właśnie strzelców i będzie gites majonez. Tylko jakimś pagórku by się przydało tych strzelców, bo to nie ma pagórka w tym zamku. Chyba, że tam strzelców daje się sam koniec, tutaj też pierwszych sierżantów tylko. Nie głupie. Nie głupie. Zmysł gracza w Tower Defense. Dobra, powstrzymam ich sam, don't worry! Oni tak kurwa poważnie! Oni są poważni! Kurwa! Podjeżdżali przez bitew was 5 minut głupią machiną oblężniczą, czyli machiną wieżą oblężniczą, żeby wejść tutaj po drabinach, które stały tutaj nie wiadomo skąd wcześniej! Widzę, że pełny skill w używaniu machin oblężniczych, bo nie będą. To też jest machina oblężnicza swego rodzaju. To jest wieża oblężnicza. Boże, co za jełopy! Po co żeście tą wieżę tutaj kuźwa brali, żeby dwóch sobie nią wchodziło? Co za jełopy, ja pierdzielę. Zajebista sztuczna inteligencja. O Boże, ała, dostałem strzał jakimś cudem, już broniłem się tarczą. Dziwne. Nie wiem, czy ja gram na autobloku, czy nie, muszę przyznać, musiałbym zobaczyć. Automatyczny. Się może zajmę automatycznie, nie chcę się z tym bawić, chociaż... Czasem mi źle blokuje, no dobra, potem sobie zmienię. Póki co jestem na automacie i tyle. Zobaczymy jak to wyjdzie. Bum! Oż wydranie! Będę się troszkę od tyłu się wycofać, bo zabrałem już sporo obrażeń. A strzał w tarczy tam chyba już 20!
Stacza z kolcami iście. Surprise! O Boże, ktoś za mną zginął. No. Ale mnie tu bronią. Moje tyły. Dawać go, panowie! Dawać go! Nie przepuszczać za nich! Nie dać im się bić na mury! Dobrze, dobrze. Otrzymujesz 0 obrażeń. Pokaźne ciosy, milord. Nie mam tak jak podejść do walki za bardzo, ale walka o mury jest epicka! Dajesz, gościu! Masz plery! 23 damage gratis. Wow, na tych drabinach oni się tak bugują w tej ilości jednostek. Walić ich. Niech się bugują. ale fala idzie! O, użyli wieży tym razem, chociaż częściowo. Tak powinno właśnie być, że na drabinie to wchodzi, nie wiem, z 20, tam 10, a na wieżę cała reszta. O kurczę, nie wiem tarczy więcej. O, w dupę, zginąłem przez to. Jak runda poszła? Straty wroga 103 na 64. O, i uciekli. Dobra. Ale nadal trwa? Spoko. Będziemy się jakoś zaraz wyłapywać? Tak, wyłapali jednego. Pomożemy oczywiście. Skoro nas się wyłapali, to pomożemy go dobić. Ale wiecie co? To jeszcze w tym odcinku. Nie, jeszcze w kolejnym. Dopiero potem będzie w kolejnym. Nie było tak łatwo. Ten odcinek byłby ze szkoda zbyt krótki bez tej walki. Ta walka potrwa pewnie z minutę, ale w tej sprawie. Ale biegają, ale biegną piechoty ci rodocy. Szczerze powiedziawszy, głównie lubię w grach strategicznych armie złożone z piechoty, a nie właśnie z kawalerii. Ale w Mountain Blade'ie, w jego realiach kawaleria jest przekoksana. Tak samo jak i w Medievalu kawaleria jest przekoksana. Ale tam się dają skontrować, tutaj nie... Dobra, nie da się skontrować jej tam. Jak wam się oddział ciężkiej kawalerii, nawet włóczników wbije, to ją ich po prostu polecą do góry, jakby ktoś ich helę napompował, czy tam innym tego typu gazem. Jej! Wygraliśmy! Ura! Jakiś tam sułtan sobie uciekł niestety. Jednakowoż, do kolejnego odcinka. Na razie i cześć, ludziska!